rządowy program Rodzina 500+. W tym względzie informacje, no, które należy przekazać, to chociażby kwestia związana ze składaniem wniosków. Odbiór wniosków idzie sprawnie. W tej chwili tych wniosków odebraliśmy już blisko 1500 egzemplarzy od mieszkańców. Natomiast o szczegółach tych prac myślę będzie dobrze, kiedy przedstawi je nam pan dyrektor Czajka z naszego MOPS-u. Bardzo proszę. Tak jak pan prezydent powiedział, na dzień dzisiejszy złożonych jest około 1500 wniosków, z tego 600 drogą elektroniczną, a więc przez ePUAP i Empatię, natomiast pozostałe wersje papierowe, a więc w tych naszych czterech punktach, w których zadanie realizujemy. Jeśli chodzi o wydanie decyzji, bo takie niekiedy padają pytania, więc ten program, na którym my pracujemy i nakładka na ten program 500+, nie pozwala nam do 15 kwietnia wydawać decyzji, dlatego że to jeszcze jest ten program modyfikowany, natomiast zbieramy wnioski, decyzje będą wydawane do 15. I jeszcze jedno, jeśli chodzi o pewne trudności, mamy trudności ze składkami zdrowotnymi, które musimy uzyskać ZUS-u przez Empatię, dlatego że no jak wszystko tam, te programy i systemy zatykają się i niekiedy musimy to uczyć. Ale generalnie myślę, że sytuacja, że tak powiem, jest opanowana, gdyż do tych naszych wstępnych wyliczeń tych rodzin, które będą korzystać z tego programu, będzie około 3000. Mniej więcej połowa jest tych, którzy już wniosku złożyli.